Szanowni Państwo, miło mi Państwa powitać w nowym roku na pierwszej wystawie Galerii Miejskiej. Jak Państwo widzicie, jest to wystawa dość wyjątkowa, zorganizowana w 50. rocznicę rozpoczęcia przez Romana Opałkę tworzenia obrazów liczonych. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z dorobku Romana Opałki, który właśnie tworzył Detale, czyli cykl obrazów liczonych. Natomiast na tej wystawie nie ma ani jednego takiego obrazu. Wynika to z różnych względów, powiedzmy przede wszystkim merytorycznych. To znaczy chcieliśmy pokazać autora obrazów liczonych, ale bez obrazów liczonych. Chcieliśmy pokazać ten okres dochodzenia twórcy do tego bardzo ważnego projektu. Jest to troszeczkę przewrotne z naszej strony, ale też świadome. Chcieliśmy pokazać to, co jest nieznane na świecie. Jestem w ogóle szczęśliwa, że ta wystawa przyjechała do Wrocławia. Bardzo mnie intryguje to audio nagranie, ten głos artysty. 7, 8, 16, 3 miliony 40 tysięcy, 8, 7, 8, 7, 8, 5. Wystawa Romana Opałki jest dla mnie niezwykłym wydarzeniem. Miałem to szczęście, że spotkałem Romana Opałkę przed śmiercią dosłownie i wykonałem jemu portret. Notabene wysłałem tutaj do galerii. Zazdroszczę. I to jest takie spotkanie jak gdyby troszeczkę pośmiertne z Romanem. Tym niemniej rzeczywiście ta wystawa ma sens historyczny. Ona pokazuje to wszystko, co się wydarzyło przed właściwym Romanem Opałką. Ja poproszę w takim razie Aniu parę słów o tym, co mamy przed galerią. Zachęcam wszystkich do ustawiania się w kolejkach przed galeriami i do chęci odbierania wszelkiego rodzaju sztuki i każdego twórcy i jest to bardzo fajne. I na ten temat jest właśnie ta kolejka, także zapraszam.